Ale słuchajcie, przecież jest nakaz komorniczy, który był, jest na te osoby, które... Dlaczego? Ja wiem, że nie są, ale... I jakie duże? A, to przejściówka. To przejściówka. Na miesiąc czasu, po miesiącu i meble, które się nie zmieszczą. A na brud, no właśnie, to jest meble, właśnie ta które się nie zmieszczą w magazynie na nasz koszt. Nie mamy przywóz, jak nie, to nas trzeba do siły. A mediów nie chcieli puszyć, byśmy nie zgadzali, żeby nie chcieliśmy to robić tajemnicy, żeby to było przedmiotem. A oni nie, nie puszczą. Spajmy po prostu w Pani Basiu, proszę do środka. Także 67 metrów, zajmowałam prawie 90 pary. Mam 4 pokoje umeblowane od góry do dołu. Meble mają być w magazynie, które będziemy też musieli sami opłacić. I zależy od tego, jak długo będą te meble. Wiecie sami, że sprawa jest w toku i sprawa się nie dostaliśmy ani grosza, nawet za swoje udziały. I mówię o innych pieniądzach, bo nic nam nie proponowali. I nasze pieniądze są jak gdyby zablokowane i może to trwać nawet pół roku. I przez ten czas jesteśmy bez środków, bez pieniędzy i pod dachem takim, jak można powiedzieć, na stacjonarnym PKP. Bo za miesiąc mamy pisać następne podanie, a nikt nam nie gwarantuje, że na przykład za miesiąc będziemy mogli w tym samym mieszkaniu jeszcze zostać. Jestem bardzo rozczarowana, myślałam, że bardziej podejmą. Nigdy nie mieliśmy, i od 15 lat mówimy, że na siłę tutaj nie chcieliśmy mieszkać. To kłamliwie nam wspierano i też przez media to było przekazywane. Powiedzieliśmy tylko, że chcemy być godnie przetransformowani tak, do mieszkań, w których po prostu będziemy dalej żyć. Ja nie chciałam pieniędzy za swój udział 1/7, bo wiedziałam, że za te pieniądze nie kupię takiego mieszkania, jakim teraz jestem. I chciałam po prostu negocjować. Owszem, w piątek pierwszy raz pan prezydent przyjechał i dał nam do propozycji mieszkania 30 czy 40-metrowe po jednym pokoju dla mnie na przykład, jak mam rodzinę 5-osobową, no w tej chwili 4-osobową. I to jest w ogóle, nie wchodzi w grę i nawet bym się nie zmieściła z jednym kredensem do takiego mieszkania, więc a oczywiście to nie było mieszkanie zastępcze, tylko to było mieszkanie tymczasowe. No czyli to samo co teraz, bo druga propozycja, poprawił się, przyjechał we wtorek na spotkanie, też żeśmy wpuścili, też żeśmy rozmawiali, ale tak jak powiedziałam, zaproponował tylko 3 pokoje, ale też te mieszkanie zastępcze. Jeszcze jedno pytanie takie, a jak tak mi się wygląda, pokojowo było czy? No weszli grzecznie, ale no musieli rozwalić drzwi, to jeszcze te drzwi rozwalili, które były zabytkowe, także weszli no siłą. Państwo zgodziliście się na wyjście? Zgodziliśmy się zobaczyć mieszkanie, ale wracamy, bo powiedzieli nam, że możemy wrócić, jak będziemy pokojowo nastawione. No ale dwie kobiety, wie pan, to przy armii 20 osób, policji w tym, to myślę, że tutaj nie ma nawet co poskakiwać. Rodziny zostały się odpuszczone? Rodziny są w pracy, rodziny nie ma. To jeszcze proszę przedstawić się. Barbara Kobylewska. Panie prezydencie, ma pana przynosi, tak pan dżentelmen, niech pan się kobietami zajmie. Obrączkę może pan pocałuje? Nie całuję obrączkę, podaję dłońkę. Nie, bo mieliśmy zobaczyć te lokale i teraz nie wiemy, z kim mamy jechać. Proszę udać się ze mną, jestem dyrektorem posady ze Zbilku. Czekają na panie samochody, psycholodzy, którzy panem się zajmują. Psychologa to powinien zafundować. Dzień dobry.
Zielonska, ale co, jechać tak? Dobra, i po tym odwiedzimy. Bo nie ma sensu. Dwa pokoje na Gielońska Centralna. Tak. A drugie to... No jedziemy teraz. No to właśnie nie wiem. No jeżeli na Gielońską to ze mną. Na jaki adres? Ja Gielonka. To ze mną. Niech się pan trzyma. Ela, trzymaj się, my zostajemy tutaj. Dobrze, będziemy tutaj. I koniec trzecie. Jak lasów wejść. Tak, to będzie, ale to będzie.